Hej, ja jestem Zwybą, a to jest ósmy odcinek z naszej gry w Crusader Kings 2 Reaper's Due, gdzie gramy w tym momencie Wincentym II Małopolskim i staramy się zjednoczyć ziemie polskie, zreformować naszą religię, no i osiągnąć wiele, wiele więcej, miejmy nadzieję. Mamy naszego syna, który w tym momencie może... dostać jakieś tam, żebyśmy go zaczęli kształcić. Dwa lata chyba niestety przegapiłem go. I będziemy chcieli chyba go znowu spróbować uczynić tak samo jak nas, bo my byliśmy chyba... A nie, my jesteśmy teologiczni. Ciebie może zrobimy, żebyś... był dumny. Niech się pomysł będzie dumny. Taki będzie nasz plan, taki będzie nasz cel działania. No i teraz będziemy chcieli odzyskać przede wszystkim naszą świątynię starą, czyli Kijów. No to wywołujemy wojnę o Kijów. Powołujemy ponownie armię. Zbierzemy siły i tutaj uderzymy na Kijów właśnie, żebyśmy... Tutaj niestety mogą nas... No i nasza, że tak powiem, mieliśmy w tym momencie taką intrygę, jeśli dobrze pamiętam, w ramach której tutaj nikt nie walczy, tutaj mamy nikogo w dowództwie, Wit i Wincenty, to nie będzie jeszcze jeden Wincenty, czyli będziemy mieli tutaj tak. No dobra, tutaj straciliśmy naszą, powiedzmy, armię. Więc tutaj pójdziemy, postaramy się zniszczyć właśnie tą armię naszego przeciwnika. Wy zaś pójdziecie już na Kijów, tak żeby po prostu pilnować tego, pilnować jakby tej prowincji. I możemy zostać skromni albo, że tak powiem, bardzo stronniczy, ale my będziemy chcieli zostać skromnym człowiekiem, nam wiara będzie potrzebna. Bożena, nie. Już raz nas próbowała skusić i teraz też odmówimy. Więc no w końcu, o, dobry piesek, nasz pies, nasz łowczy, co go nazwaliśmy, łowczy, dorósł. No i będziemy powoli tutaj oblegać Kijów, a wy jesteście, dlaczego? No miejmy nadzieję, że uda nam się... uzyskać to, co chcieliśmy, czy planowaliśmy. Zaraz świątynię zdobędziemy, wtedy powinniśmy uzyskać możliwość wzięcia Kijowa. I teraz jest jeszcze ten Tykwin, czyli tutaj jest Tykwin. I wy jesteście wasalem słomensko, czyli tej religii, czyli waszej religii, czyli ty jesteś jakby przywódcą. No nic, tutaj mamy do czynienia z tym panem. Wydaje mi się, że chyba tu jest coś nie tak, bo chyba każdy tutaj widzę, chyba związane z tą decyzją o czczeniu właśnie religii, znaczy o trzeniu swoich przodków jako pogań. No nie, no serio. Znowu. No oczywiście tobie nie mogę wywołać wojny, no bo... Teraz jesteś... No tak, teraz Smoleńsk jest znowu w takiej formie, nie innej. Dobra, no to wracamy w takim razie. Wracamy na nasz teren, rozpuszczamy wojsko i potem będziemy kombinować, myśleć, jak to znowu, co zrobić. Tutaj mamy do czynienia oczywiście z tą Litwą.
Co jest dosyć niebezpieczne. Ale ma trochę masynów, więc jest spora szansa, że to się też może rozlecieć to jego państwo. Tutaj mamy kijów jako kijów, dobra. Tutaj nasza armia wraca na nasze ziemię. No tak, więc teraz tutaj będziemy stracimy trochę tego autorytetu. Dwie... Jedną kontrolujemy świątynię. Pruszków niestety. Tutaj nie mogę tobie wywołać wojny i tobie mogę wywołać wojnę, ale tego mogę ciebie jakby ukorzyć. Ale jesteś jeszcze na razie troszkę zbyt silny, żebyśmy mogli ciebie ukorzyć. Z tobą nie mamy już żadnych tych. Masz tylko pakty o nieagresji. I jest szansa, że moglibyśmy wtedy zdobyć jedną z jakby z ostatnich naszych ziem tutaj. Albo możemy spróbować właśnie tego pana tutaj pobić, ale ty masz swoich wasali jako sojuszników, co też mogłoby nam trochę nabrudzić szyku. Tutaj możemy tylko tego ukorzyć przed nami. Jeszcze trzeba znaleźć po prostu jakieś rozwiązanie. Rozwiązanie tego naszego drobnego problemu. Król ma... Czemu mógłbym tobie zabrać, wywołać wojnę? Nie, nie możemy. Jakbym tobie wywołał wojnę, możemy... Pragmatyk, malcontent, pragmatyk. Wam nie możemy wywołać wojny. Sam pewnie ze Smoleńska pan ma całkiem sporą siłę. Ale ma zakażenie. Nie ma ręki. Musiał stracić rękę chyba w trakcie wojny. No i jeszcze jest bez funduszy, więc teoretycznie można byłoby mu nawet wywołać wojnę. Tylko ma sojusz z kolei z Hanem z Serbii, czyli z przywódcą Serbii. Więc tak się zastanawiam, czy tutaj jednak nie wywołać wojny temu panu. I tak to zrobimy. Podbijemy Wilno. Jak zwykle zwołamy wojsko i się spotkamy tutaj na tym terenie. Przeciwnik przepowołał chyba armię tą tak zwaną religijną. To żeby nie tracić zbyt dużo żołnierzy, ja bym powołał jedną armię składającą się z naszą plemienną armię. I tutaj też do Jadwiagi. Tutaj nie pamiętam tylko, czy ta prowincja jest jakiego wyznania. Czy to było jakieś sprawdzenie do religii? Tak. To jest... Ach, to nie jest naszej religii niestety. Więc ja bym sobie po prostu na razie może zrobił jeszcze tak, że tutaj tą armią poczekał sobie w Płocku. Tutaj mamy Wita i Wincentego. Tutaj będzie nasz główny władca Siemowit. Nie, my. W takim razie tu Siemowit powinien być, dobrze. Jest szansa, że przeciwnik po prostu... jest duża szansa, że po prostu on pójdzie stąd i trafi tutaj na Jadwiagi. Wtedy będziemy mieli przewagę, tak. Bardzo dobrze. I my będziemy mieli przewagę z powodu tego, że będziemy się bronić na własnym terenie. Więc w tym momencie zabiliśmy całkiem sporo sił przeciwnikowi. Peczna może się... w porządku, jak tak będzie. No i jeszcze mam 1044 żołnierzy. Tutaj przeciwnik widzę... Ajajajajaj, to nie było zbyt dobre. Chociaż, jak widać, też się udało. Dobra, no to będziemy tutaj odzyskiwać nasze tereny. Ty masz tylko jedną armię, tu już nie możesz powołać więcej żołnierzy. Żadnych plemiennych.
Więc powinniśmy być już na dobrym, w dobrym miejscu. Dlaczego ja tak kombinuję tutaj? Bo być może spróbuję jeszcze tego tutaj dobrać się do tego patna w Redgali i wtedy powinniśmy móc też jakby spróbować teoretycznie osiodłajcie mi konia. Córka niech będzie skromna. No i zwyciężyliśmy. Zaoferujemy pokój oczywiście. No i teraz możemy rozwiązać armię. Możemy stworzyć jeden tytuł, czyli Księstwo Litwy. Nie wiem, czy to by nam coś tutaj zbyt dużo dało. Cena dekadencji. Imperium obecnie rządząca władca, dynastia obecnie rządząca dynastia i Imperium Abbasydów została zrzucona przez fanatyczną i po prostu jakby taką dynastię Persepolisidów. Poprzedni wasale mogą wykorzystać tą okazję, żeby ogłosić niepodległość. To jest po prostu to chyba wydarzenie związane z dekadencją, czyli z wydarzeniami właśnie no właśnie Simona się skasuje. O! Mamy szansę, że stracimy cechę Frail. No i potem zobaczymy. Więc tutaj tak, doszło do właśnie... Czy właśnie straciliśmy cechę Frail? Niestety nie straciliśmy. Możemy za to uczcić naszych przodków. No to nie będzie. Uczcimy. To niech się moi przodkowie w tym momencie podzielą mądrością ze mną. No i poświęcimy jednego z naszych więźniów. Kurczę, muszę uważać, bo mi się za niedługo skończą więźniowie. Ten pan ze Szczecina, tutaj widzę, że tu za bardzo nam kombinuje. Czy jakbym mógł go zabić? Nie, nie, za słaby jest. Niestety mamy za słabo jakby tą siłę. Jest sprawiedliwy, jest ambitny. Jest trochę tępy. No nic, coś będzie trzeba pomyśleć. Tutaj widzę, że mamy wojnę. Wy macie wojnę z rewoltą litewską tutaj. Doszło do rewolty. Bardzo dobrze. Stracimy też... Czy mamy więcej... Nie, no mamy jednego syna. To dlaczego jest... No nic. Będzie trzeba tutaj jakoś pomyśleć. Trochę mi się tego nie podoba, że możemy właśnie stracić z Jadwiagi. Ty masz jaki tytuł? Ty masz Chiefdom of Jadwiagi. I ty masz... Ach, ty nie masz następcy. To dlatego. No i mamy... Może, że tak powiem... nasz... Nadworny, nie kapłan, tak, kapłan, kapelan jak gdyby. Oczywiście tutaj raczej mowa o kapłanie. Tutaj można by tego pana spróbować jakoś może pobić i zdobyć Bresty, żeby byśmy się rozszerzyli. I też tak, stracimy... Do czego mielibyśmy stracić ten tytuł? Chiefdom of... gdzie jest Gdańsk? Siemomysłu?
Nie, nie wiem. Więc tak, jest opcja, że moglibyśmy wywołać tobie wojnę. I tak też chyba zrobimy. Po prostu wywołamy ci wojnę o Beresty. No, tak zrobimy. Możemy też Kujawy. Kujawy. Och. Tak będzie jeszcze lepiej. Ponieważ tutaj będziemy mieli właśnie tak. Więc robimy Declare War. Conquest of Kujawy. Hop. Powołujemy sobie armię. Zgarniamy i lecimy na Kujawy. Wspaniały pomysł z... Gdzie ty jesteś? Ty jesteś Moczkaja. Gdzie jest Moczkaja? Trzymasz trzy prowincje. Kołomne. Możemy podpisać z tobą ten pakt o nieagresji. Nie to, żeby to nam akurat coś... Cokolwiek to nam dało, ale... Więc tutaj będziemy oblegać właśnie Kujawy. Moja żona jest w ciąży. I możemy zostać albo wstydliwym, albo towarzyskim, czyli Gregarius. I spróbujemy zdobyć Gregarius. Niestety się nie udało. Ale przynajmniej jesteśmy ambitni. Litwa w tym momencie jest w trakcie... A, jest dla mnie na nas wino wrogo. Mszczuj nie jest naszym kapelanem. Spróbujemy powołać paru... Tak, do 450. Zobaczyć, czy nam się trafił jakiś dobry kapelan. O, taki od biedy. I ty możesz w takim razie też ponownie nam budować zapał religijny w Sandomierzu. Tutaj zaraz wygramy. I tutaj by się przydało wtedy tak naprawdę pobić tą armię litewską. Dobra, zwiększa nam się tempo. Ok. To spróbujemy podpisać pokój tak, żeby nam... No oczywiście, nie uda nam się pewnie. No to nic, spróbujemy w takim razie pokonać tutaj, czy tam pobić Litwinów. My 10, on będzie 16. Poczekamy, aż to się starcie wyklaruje bardziej i sobie uderzymy wtedy. Mamy drugiego syna. Okej. Mój lekarz Jan Zerkone jest zaniepokojony moim nowonarodzonym synem. Wincenty jest słabowity, nawet porównując do bardzo wrażliwy, nawet w porównaniu z innymi noworodkami. Jan uważa, że może nie przeżyć pierwszych urodzin. Jan musi zrobić wszystko, żeby uratować mojego syna. Ale niech tak będzie, tylko niech silni przeżyją. No to spróbujemy. Jak przeżyje nasz syn, to wtedy będziemy wiedzieć zaiste, że... Ty chcesz zabić tego pana. A to mi się nie podoba. To mi się nie podoba z tego powodu głównie, że... No jakby to powiedzieć, no... Zabijesz właśnie tego szefa z Wiatwiegi, no ja wtedy nie będę mógł nic z tym zrobić. Więc my teraz będziemy chcieli bezpośrednio... No i dzięki temu udało nam się. Okej. Okay. Odzyskaliśmy Kujawy. Jesteśmy teraz przykładem wiary, Paragon of Virtue. Możemy zbudować sobie... Tymczasem scholastyka z Cassini... Kim ty jesteś?
A, już wiem. Zajęcia Varga i Benkart. No to... Z tego jesteś... No to bądź obowiązkowa. Za niedługo sobie wybierzemy jakąś tutaj... nową ambicję. Ale tak, Kujawy są teraz nasze. No i tutaj właśnie cały czas będziemy musieli jakoś pomyśleć w taki sposób, żeby udało nam się prędzej czy później odzyskać to, co chcieliśmy, czyli Pruszków i jakoś tam inną świątynię zdobyć. Idealnie byłoby tu w Kijowie. No i wiadomo, jeszcze tutaj wywołać wojnę o naszą starą... No teraz tylko pytanie, jaka jest siła twoja? Ty masz 1800 ludzi, tylko masz właśnie z tym imperatorem, cesarzem Smoleńska. Ty masz z nim pakt. Chociaż on ma tylko 1000 żołnierzy, może powołać. To jest taka zagwozdka, co tu zrobić, jak tu teraz... Byliśmy, kurczę, tak blisko wtedy zreformowania naszej religii, po prostu... Ten podły rak po prostu wszystko nam zaprzepaścił. O, jakbyśmy teraz... co teraz, Jurjew? Gdzie jest Jurjew? Nie, Jurjew. A, Jurjew jest tutaj oczywiście. W Kijowie. Więc tak, tymczasem wy macie wojnę... z tą bandą Tomisława i polsko-saska wojna o właśnie, żeby jednego do drugiego na kolana, że tak powiem, powalić Gniezno. To jest jeden z wariantów. To jest jeden z wariantów. Ty jesteś, oczywiście nie jesteś niezależny. Nasza armia w tym momencie jest 2262 ludzi. Mamy cały czas to niby zagrożenie w postaci tego pana 64%. Frakcje. No dobra. To chwilowo będziemy tutaj się zastanawiać, jakie będą nasze kolejne, następne kroki. Tutaj jest tak, tutaj mamy Słowian. Was mógłbym spróbować na przykład... uczynić moimi wasalami. Możemy tak, albo sami wyszkolić naszego psa, albo kogoś innego wynająć. Tak, i kogoś innego wynajmiemy, żeby się tym zająć. Jesteśmy władcą wszak. Mamy tyle rzeczy do roboty, na przykład siedzieć i patrzeć i obserwować, jak się nic nie dzieje. Albo patrzeć i obserwować, jak się nic nie dzieje, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj by się przydało jakoś pomyśleć o jakichś kolejnych krokach. Tak, jakbym tobie wywołał wojnę, mógłbym wywołać wojnę, podbój któryś tych tutaj przygranicznych. Tutaj mamy oczywiście ciągle tego tutaj pana. Tylko on w tym momencie mógłby powołać przynajmniej dwie armie, takie dodatkowe, jedną mozawiarę i jedną plemienną.
Więc tutaj by tak dobrze nam nie poszło, niestety. Tutaj Wielkopolska widzę. Walczy, tutaj mamy Liwonię, czyli powiedzmy dawną Łotwę, tak, i Estonię mniej więcej. Tutaj. Ty nasz. A, ty jesteś naszą córką? O, tak wyglądasz tak trochę. Zagadkowo. No to w takim razie ty tutaj zostaniesz. Jakie masz tam cechy? Jesteś ogólnie rzecz biorąc raczej bezużyteczna we wszystkim, więc. No przynajmniej się naucz etykiety. Tak więc Wielkopolska posiada całkiem spore siły, przy czym część sił to chyba pochodzi jeszcze od jakichś innych. Sącz też prosperuje, bardzo dobrze. I teraz mamy tak. Kiedy wydawaliśmy wyrok na jednym z przestępców z. Bez, jakby z pozycji naszego tronu. Młody szlachcic został mu przeprowadzony przed tobą. Szybko doszedłeś do wniosku, że tak naprawdę ten człowiek jest zaiste winny. Jednakże skazanie go i potępienie nie jest najlepszym, być może najlepszym jej wyborem, ponieważ jest właśnie szlachetnego pochodzenia. Jeśli byśmy go darowali mojego winy, może być nam przydatne, jako że byłby w naszym długu. I wtedy tak. Pojawiłby nam się domowój, którego kompletnie nie wiemy, jakie ma statystyki. Stracilibyśmy 50 prestiżu, albo możemy zdobyć 50 prestiżu. Ja sobie z chęcią przygarnę ten prestiż. Ponieważ będę chciał za niedługo tutaj zainwestować sobie w właśnie jakieś tam ulepszenie naszej głównej siedziby. Będę chciał chyba War Camp na razie ulepszyć. Albo Archery Range, a nie chcę mieć w takiej sytuacji, że po prostu mamy za mało prestiżu, żeby powołać powiedzmy dwie armie na wszelki wypadek, takie plemienne na wszelki wypadek. Tutaj widzę, tutaj ci panowie trochę poszerzyli, czyli Smoleńsk chyba nie jest w takiej najlepszej pozycji. Może jednak jest. Bo chciałbym odzyskać Kijów. Nie będę ukrywał. Tutaj mamy jeszcze tą Latgalię. Czyli tak, wy macie chyba. A, jesteście ciągle w wojnie. I ty masz pakty. Muszę włączyć dźwięk w telefonie. Usłyszałem, jak ktoś się zakrada i wydawało mi się, że to był złodziej, włamywacz, ale kiedy wszedłem na dół, okazało się, że to Milena otwiera i moje listy. Wow, czy nie potrafię pisać czy czytać? No to ciekawe. Możemy ją zbić i dostaniemy wtedy cechę okrutnik. Plus 1 do intrygi, minus 1 do dyplomacji, 10% do obrażeń dla morale przeciwnika i minus 5 opinii naszych tych. Albo możemy po prostu sprawić, że ona straci trochę prestiżu, no, ale niech straci. To jest tak nasza córka, więc jej prestiż jest do niczego niepotrzebny. Moja żona znowu jest w ciąży. Ja ciągle mogę wybrać sobie tutaj jakąś nową. A, zróbmy. Nie chcę zrobić Grumman R. Chociaż. Jaką mieliśmy wtedy premię? A tylko zwiększa opinię. Musielibyśmy zgromadzić tutaj 500 sztuk złota. Skąd my mamy nagle tyle gotówki? To ja nie wiem. Z kolei.
zostać królem Polski. I wtedy moglibyśmy teoretycznie tego jednego pozostałego pana. Właśnie, możemy stworzyć ten tytuł i możemy stworzyć księstwo Kujaw. Jakbyśmy chcieli stworzyć księstwo Polski, kontrolujemy zbyt mało ziem. Kontrolujemy tylko 5 z 15, więc jakbyśmy zdobyli jeszcze tutaj. Albo na przykład ciebie, jakbyśmy. Czy możemy ciebie. Nie, nie możemy niestety. No nic, zobaczymy jak to będzie jeszcze iść. Ja się w tym momencie z wami pożegnam w tym odcinku. Ja staram się, tak powiem, wrócić, tak powiem, na dobry tor z tym, co się dzieje. Więc tak, jak mówiłem, pożegnam się z wami w tym momencie. I miejmy nadzieję, że następny odcinek będzie już taki trochę bardziej ogarnięty. Ja cały czas będę tutaj myślał, kombinował, jak tu się wykraskać z tej naszej sytuacji. No niestety... O! 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 Mamy właśnie rozwiązanie. Tylko najgorsze jest to, że w tym momencie... Chociaż... Powinno chyba wszystko pójść zgodnie z planem, więc chyba tutaj zrobimy, wywołamy tym wojnę panom, powołamy naszą armię zwykle, już taką całkiem pokaźną i sobie się zmierzymy w stronę, to może zrobimy jeszcze taki szybki podbój, jeszcze w tym odcinku. Znowu poczułem, jak to mówię, krew po prostu do spożycia. A napiszmy sobie do emira Nizam z Damaszku. Zaproponujemy, żebyśmy byli, mieli pakt o nieagresji. To jest oczywiście bardzo dobre rozwiązanie, no bo przecież Damaszek i my to jesteśmy tak blisko i w ogóle jeszcze nie daj Boże, byśmy mieli dojść do wojny. Możemy powołać armię, ale nie chcemy powoływać armii. Dobrze. Czy ja chcę tutaj was pokonać? Chyba tak, chcę pokonać. Tutaj po prostu uderzymy bezpośrednio. Oj. Chociaż chyba będziemy chcieli mimo wszystko zaatakować was. Spróbujemy. Zaatakujemy. Miejmy nadzieję, nie powinni mieć zbyt dużej premii, ponieważ oni chyba nie mają właśnie tej bycia tą defensywną, jak gdyby, religią pogańską. Więc powinniśmy dzięki temu zwyciężyć. Ustanowić, czy to będą nasze... No i niestety nasz syn zmarł. No, niestety nie stał się silny. Smutne to, zaiste, ale bywa. Więc ty, synu, zostaniesz... Conscientious i playful, to nie? Conscientious... Dobra, pójdziemy w takim razie tutaj na... w tą stronę. Dyplomacja... Niestety tutaj nam się co bardzo nie... Więc tak naprawdę najlepiej będzie... stewardship. Więc pójdziemy w kierunku stewardship. No i o dziwo, nawet udaje nam się zwyciężyć. Bez konieczności powołania armii. Tutaj sobie zdobędziemy... ale to... Tylko nie mówcie, że... A nie, to nasza. Dobrze, trzymałem, że... No i zaraz powinniśmy zdobyć... właśnie tą prowincję. I wtedy zakończymy odcinek, dobra. To wiesz co. Więc tak, w tym momencie mamy wystarczający autorytet moralny. Właśnie, czy w takim razie mogę ciebie tutaj
No. Zaoferuję ci wasalizę. No oczywiście nie będziesz chciał być moim wasalem, no bo dlaczego? Dlaczego? Dobra, to my tutaj wrócimy sobie do naszej, że tak powiem, osady. I właśnie mamy teraz ilu synów? A, jednego syna tylko, dobra. Zawierzymy naszej żonie, tutaj będziemy musieli wrócić. Będziemy mieli chyba drobny problem z powodu braku zaopatrzenia. I teraz nam jest potrzebne po prostu jeszcze... Jakbyśmy mieli... Musimy mieć dwie jeszcze... Czyli jakbym tobą, ciebie sprawił, żebyś był naszym wasalem. Wtedy byśmy dostali jeszcze jedną świątynię bezpośrednio przez nas kontrolowaną. Jeśli jeszcze bym tobie wywołał wojnę o Kijów. Jak u ciebie jest tą armią? Wcale nie masz dużo. Więc sobie można byłoby też wywołać wojnę właśnie o ten Kijów, zdobyć go. Potem jeszcze tutaj wrócić po Płock. I wtedy powinno nam się udać zreformować ligę. Ale to już będzie w kolejnym odcinku. Ja się w tym momencie z wami pożegnam. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hej!